Siemano, widzowie z tej strony Filo, a to pierwszy odcinek z gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. No i tak, no musiało się to wydarzyć. Po przejściu jedynki nie było innej możliwości jak rozpoczęcie przygody z dwójką. Czeka nas nowa historia, nowe problemy Geralta, tak, nowe postaci. No i wiele nowych rzeczy, ale to wszystkiego, co tutaj się pojawi, to doświadczymy razem. Nie będę kłamał, że nie wiem, jak się zaczyna dwójka, ponieważ wiem doskonale. Mam trochę, powiedzmy, zaspoilerowany, ale no nie sposób sobie zaspoilerować, powiedzmy, początek gry, która ma już 13 lat i jest w miarę popularna. Ale żeby było wszystko kolorowo, to weźmiemy sobie stan gry z Wiedźmina pierwszego, ponieważ no nie po to go przychodziłem, żeby teraz w ogóle nową grę przychodzić, nie? Więc tak zrobimy. 118 zakon pomocy i róży? Dobra, no. Jak tak nas przypisało, to niechaj tak będzie. Czy chcę uruchomić samouczek? Oczywiście. Siemano. No i jestem już po samouczku. Mamy sugerowany poziom trudności normalny, także go zaakceptuję. I rozpoczniemy przygodę. Zwane nie masz nic wstrętniejszego nad monstra owe naturze przeciwne, wiedźminami zwane, bo to są płody blukawego czarostwa i diabelstwa. Są to łotrwy bez cnoty sumienia i skrupułu. Coś tam, coś tam. Anonim. No jakiś człowiek pewnie. Minęło 6 lat od dnia, w którym Zjednoczone Królestwa pokonały wojska Nilfgaardu w walnej bitwie pod Brenną. Całą północ nękają głód i zaraza. Elfy i krasnoludy żyją w gettach, coraz więcej nieludzi ucieka w lasy, by dołączyć do oddziałów Skoyatel. W Temerii nieznany skrytobójca próbuje zamordować króla Foltesta. Ginie z rąk najemnego łowcy potworów, Geralta z Rivi. To widzieliśmy pod koniec pierwszej części. W scence. Mija miesiąc. Nad rzeką Pontar armia Foltesta odnosi zwycięstwo, kładąc kres wojnie domowej. Cena tego triumfu jest jednak bardzo wysoka. Temeria. Rok 1271. Początek mamy bliźniaczo podobny do pierwszej części. Geralt jest w lesie, ucieka przed czymś nie wiadomo czym, jest ranny, ogłuszony albo opętany czy coś. Coś się śmieje, jest jakiś monstro? Nie no. Lambert i jakiś wiedźmin chyba. Eskel może. Co jest? Czemu w lochach jesteśmy? No chodźcie szósteczki do tatusia. O kurwa. 20 orenów dla wujka. Zobacz, obudził się. Zwariowałeś? Nie wchodź tam. Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi. Prawda, mistrzu Geralcie? Za co? Powtórz rzut. Bo co? Kości się nie poturlały. Że niby oszukuję? Odszczekaj to. Ty patrz. Znowu się obudził. Łowca potworów, patrzcie go! Zwykły kurwisyn! Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńcach. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z wiedźmami się dupcą!
Stąd te ślipia plugawe. Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Vernon Roche, chyba? Nie. Nie wiem. Kurde, za co jesteśmy w tych lochach? Czy to już za... za to, co się stało Foltestowi, czy... Dotąd nie było okazji. Vernon Roche. Niestety mam zajęte ręce. Głupiec ze mnie. Wes! Rozkuj go. Geralt, zrywi. Przedstawisz nas? Nie trzeba. Przynieś coś do picia. Nie będziemy tu siedzieć o suchym pysku. Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz. O szturmie i o tym, co wydarzyło się w Samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo. Żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do lochu. A jutro publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic? Za temerię. Palebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. Okej, zobaczmy. Wydarzyło w dzień szturmu. No łóżko eleganckie mamy, tak. Królewskie wręcz takie. A bo to namiot jest chyba. O, czyżby Triss? Chyba... to chyba Triss jest, chociaż nie mam pewności, prawdę mówiąc. Niestety dla bezpieczeństwa wolę... Wiedźminie, śpicie! ...cenzurę dać. Jego wysokość król Temerii, Pontaru, Mahakamu i Soden, senior protektor Bruce, wzywa mistrza Geralta do siebie. Przekaż, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król... Wiemy. Udanego dnia, pani, wiedźminie. Jak patrzył do końca. Głupia wojna. A mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. I szczerze, to no... Wycięli las, grabią okoliczne wioski. A za chwilę będą się mordować. Tylko dlatego, że Foltest pokłócił się z kochanką, z którą wcześniej spłodził bękarcie bliźniaki. To jest głupia wojna, Triss. Dzieci nie pochodzą z legalnego związku, ale to wciąż królewska krew. Lavalettowie mogą się w przyszłości ubiegać o tron. Historia zna takie przypadki. Co nie zmienia faktu, że... Ta. Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są, ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku opuszczamy dwór.
Znów śniłeś o dzikim gonie. Mimo ubicia upiora, to pozostaje w nas. Jak się udała sekcja niedoszłego królobójcy? Koszmar. Minął już miesiąc, od kiedy go zabiłeś. Ludzie króla próbowali zrobić sekcję sami. Banda amatorów. To, co przyjechało na wozie, trudno nazwać zwłokami. Król nie ufa nikomu. Ustaliłaś coś? Źrenice adaptowały się do światła. Prawdopodobnie widział w ciemności równie dobrze jak ty. Nie byłam w stanie ustalić jego wieku. Chcesz powiedzieć, że zabójca, który miesiąc temu przekradł się przez wszystkie straże i nieomal zabił króla i mnie, był wiedźminem? Mówię tylko to, co wykazała sekcja. Nikomu nie chwaliłam się tymi rewelacjami i nie zamierzam. Wiem, co to może dla ciebie oznaczać. Teraz jesteś obrońcą, królewskim wiedźminem, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Jeden ze zwiadowców zarzeka się, że widział smoka nad rzeką. Twierdzi, że natknął się na komando Skojatel i byłoby po nim, ale nadleciał smok. Elfy padły na ziemię, bijąc pokłony, a on uciekł. W centrum cywilizacji? Geralt. Poza tym, z tego co pamiętam, wiedźmini nie polują na smoki. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon albo oszlusk. Wyrośnięta wiwerna. Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. Mam przeczucie, że ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. No, pora zmierzyć się z chutliwym królem i jego głupią wojną. Dołączę później. W takim razie do króla Foltesta, tak? Zobaczmy, czy jest tu coś ciekawego, co możemy wziąć, chociaż nie ma chyba to zbytnio sensu. Zabieranie czegokolwiek, gdyż może to być, że wszystkie rzeczy, które mam przy sobie, stracę. Ale tak wyglądają namioty, tak wygląda wojna. Witamy w prologu Gwiedzin 2, to specjalna część gry, coś tam. Mogę F5 sobie zapisywać, o to fajnie, jakiś szybki zapis. Nic. Odmęty Wayna! Tak jest, panie sierżancie! Spocznij! Genialna gra. Było się będzie działo, coś mi się wydaje. Ojciec kazał ci przekazać, że ci jaja urwie, jak się nie pośpieszysz. I zrobi sobie z nich wiedźmiński medalion. Piękny dzień na bitwę. O. Nie bój się, starcy. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. Przyznaję, panie, iż nie jestem wojownikiem. Wolę raczej szermierkę słowem i piórem. Pełnię rolę... Wreszcie jesteś. Zdrajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać zdrajcom! A kurde, no. Przed tym mogę nie uchronić króla. Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jednak pewną wagę. Wasza wysokość, proszę się ukryć! W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że wasza wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. 2 lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Panie! Co sądzisz, ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, wasza wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja wybaczy, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwoł? Zaraz.
Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii. Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Ha. Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianuje cię dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Czyli tak wyglądają awanse. Kiedy umiera poprzedni dziesiętnik, szybko chyba nowy zapoznają. Proszę wybaczyć, miałeś pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy... To nie są żadne bękarty! To moje dzieci! Jeszcze raz usłyszę słowo bękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy, panie. Chyba nie wyraz. Jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i... W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię! Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem. Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. Dzięki Geraltowi z Rivii moja córka Adda żyje i jest żoną Radowida Redańskiego. Rozumiem. Obawiam się, że nie. Ekscelencjo. Wiem, że młody królik tylko czeka, aż wyciągnę kopyta. Król Radowid Redański z całą pewnością życzy waszej wysokości zdrowia i długiego życia. To nawet nie było śmieszne, ekscelencjo. No, to nie jest... Stare rody nigdy nie uznają redańskiego króla. Adda będzie musiała się zadowolić Redaniu. Zrozumiałem. Kwestia dziedziczenia nie jest jeszcze ustalona. Wasza wysokość, proszę o pozwolenie na odejście. Zezwalam. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Triss Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? Bardziej się nie dało. Zawsze wiedziałem, żeś swój chłop. A co ludzie gadają, łajno mnie obchodzi. Zaddo też tak było. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? No, to mógł być Wiedźmin. Triss zrobiła sekcję. To mógł być Wiedźmin. Wiedźmin? A co ja wam, kurwa, zrobiłem? Nieważne. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No, no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na kłódkę. Triss złoży mi raport po bitwie. A teraz zajmijmy się zdrajcami. No, co ty ciężko nazwać kogoś Wiedźminem, jak... Luneta! Morduje ludzi, albo królów mu się chce, no. Co tam się dzieje? Się tak bez powodu. Po co ma króla mordować? Wiedźminie jakby do tego nie chcieli. Czerwony pióropusz! Skorwiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. Mów, ile podnieść! Skąd ja to mam kurwa wiedzieć? No nie wiem, tak? 2,5 stopnia. Bo rozumiem, że trzeba nadwyżkę wziąć, czy... Nie. Trafiliśmy bydlaka. Uchylił się. Psia krew. Dorwiemy go na murach. Za mną, Wiedźminie! Chyba, że tamtejszy Wiedźmin też służy jakiemuś... Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne. Jestem pewien, że Luiza... Zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echeverry. Szlachetni, współczujący. Powiedzieli, zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać, jak to ma. Prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. No o kuźwa. Nam się w to uwierzy, wpieprzają. Czołem, żołnierze! Czołem, królu! Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! No, i tak trzymasz.
No i to się nazywa motywacja. Kurde, ta fajnie. Nie ma to tamto, dobra, mam z nim pogadać. Ale to też Geralt się trochę posunął jak za... No kurde, Foltestowi się nie odmawia niby. Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. Jest Arian Lavalet. Dzień. Szturmu przed południem. Czy to jest... Chyba dalej to samo, tylko jesteśmy trochę... Już kaptur po prostu mamy założony, tym się różnią. To kuźwa. No cóż. No, Foltest nawet się bić będzie, mimo nieposiadanie jakiejś spektakularnej zbroi. A dobra, mamy chronić Foltesta, dobra. Lordzie Soiksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy. To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną, panowie! Za Temerię! Lordzie Swan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu! Geralt, panowie, za mną! Po chwałę! I to jest jeden z baronów, tak? Arian Lavalette. Cofnąć się do kurwy nędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. Jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Balista powinna załatwić sprawę. Balista nie brzmi źle. Jak coś, to ostrzegam, że ten odcinek może być nieco mniej zmontowany ze względu na to, że jest tutaj, wiecie, prolog. Mnóstwo rzeczy się dzieje, więc też nie chcę za bardzo obcinać tej treści z wartości, ponieważ jest ich tutaj całe mnóstwo. To mamy specjalne cutscenki, kiedy zabijamy Arden, kiedy ktoś się usłyszony. Niby fajnie, ale... niepotrzebne moim zdaniem, bo to trochę niepotrzebnie będzie mi czas wydłużał w czasie większych bitew, takich jak teraz. O kuźwa, co jest? Umieram! Gdzie jest ten włóczni? Tu są, o kuźwa, ty, umrę! Słuchajcie, jestem na wyczerpaniu. A mikstur nie kojarzy, żebym miał. Dobra. No, to teraz mam samouczek, kurde. No jak to przetrwam, to będzie giga dobrze, ale ciężko będzie. Okej. Zabity. Został ostatni. Jesteśmy też na hita, więc... To jest ja albo on. O kurwa, no to on. Pierwsza wyjebka nadeszła szybciej, aniżeli mi się wydawało, że nadejdzie. Swoją drogą, powinniśmy mieć Sihil na sobie, a mamy Diabel. Znaczy chodzi mi o ten miecz, co mamy na plecach po prostu. Bo ja kończyłem grę z Sihilem, a to jest ewidentnie inna broń. Dobra, mamy to. O kurde, jednak nie jest jeszcze jeden, ale to z nim sobie poradzimy raczej. I praktycznie bez straty HP, no dwa ciosy chyba dostałem, albo jeden. Dobra, naciąganie balisty. Teraz muszę trafić. Aha, ja muszę spamić, dobra. No, jest, balista gotowa do strzału. Teraz wycelować, no to będzie najcięższe i ktoś nam jeszcze idzie tutaj. Właśnie. Wydaje się, że zabiliśmy wszystkich, teraz celować balistą.
tych też spamienię, dobra. Kolejni idą chyba. Oj, no i to teraz już tak całkiem więcej ich. Ale fajnie się w sumie tutaj walczy. Podoba mi się, bo wymaga to znacznie więcej od nas, aniżeli w poprzedniej części. Gdzie to tylko polegało na klikaniu ostrza w odpowiednim momencie. Tutaj jednak trzeba by jakoś bardziej myśleć w tej walce. No i mimo, że to prolog, to się kurde muszę trochę zmęczyć, nie? Znaczy dobra, no nie musiałbym, ale... Nieuważnie walczyłem, no to skończyło się jak skończyło. Ale mechanizmy ciekawe są w ogóle w trakcie tej ustawiania. Tutaj kołeczki, tutaj ten i tak się celuje. Ciekawe. Strzelamy. Okej. Trafimy. Dobrze. Na wieżę, chłopy! Na wieżę! Bogowie są z nami! To jak się teraz dostać tam na górę? Dobra, no. O kuźwa, bo tu łucznicy są. To nie, dobra, to zapraszam wszystkich na dół, ci, którzy są chętni walczyć. Dobra, musimy zdążyć, zanim wystrzeli ten pocisk. Dobra, nie trafię. Kolejny kuźwa. Więcej was matka nie miała. Jebać lejki. Czyli że lilię, tak? Bo to jest chyba znak Temeri. Zobaczmy, co tam u Foltesa słychać. Enso z Etrzewery. Jakiś ważniejszy tutaj. No Foltes potrafi kurczę motywować. Żołnierzy, oczywiście to jest fakt. O kuźwa. Mnie za cel sobie bierzecie? Ambitnie. Może nie aż tak w sumie jak umieram prawie. Zabity, teraz chodzi mi po drabinkę, dobrze. Odstąpcie, bo wystrzelamy was jak wściekłe psy! Arian Lavalette. Nie będzie łatwo. Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! Hendosz się, królu! Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. Osłaniać wiedźmina! O, nowy poziom mamy. O kuźwa, ale ilu ich tu jest? E, panowie, pomoc jakaś. No, nie ma tutaj zbyt wiele taktyki. Po prostu spamię przycisk, żeby jak najszybciej się pozbyć, ale kurde, no, są mocne. Sukinsyny. Sławny Geralt z Rivii. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się. Wystarczy tej rzezi. Poddaj się, a Foltest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foltest zhańbił moją matkę. I do tego paktuje z Nilfgaardczykami. Król ma całą armię, a ty kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina. Chce, żebyśmy się poddali. Żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma. Hańba lub chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed Foltestem? Nigdy! Słyszałeś, Wiedźminie. Nie chcą. Złóż broń, głupcze. To nie jest zabawa. Twoi ludzie nie muszą umierać. Poddajcie się, a król okaże łaskę. Moja matka doznała już dość królewskiej łaski. No i co z tym zrobisz?
Rzucisz mi się na miecz? Uciekniesz? Zrobił z niej ladacznicę, a potem wyparł się jej przed całym królestwem. Racja. I nic tego nie zmieni. A teraz rzućcie broń. Jeśli mojej matce coś się stanie, znajdę cię i zabiję. No. Nie trzeba zabijać, kurde. Szans by i tak z nami nie mieli. Arian Lavalette złożył broń. No proszę. Rozmawiałeś z nim? Przez chwilę. Potem zabrali go na tortury. Zdrajcy nie mają łatwo. Mów dalej. Co się stało ze smokiem? Jakim smokiem? Czy no o tym, co mówił wywiadowca, pamiętam. Przy okazji, co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił kupę wojska i odfrunął. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirn. Ta, o mało nas nie pozabiją. Okej. Okay. Arian Lavalette poddał zamek! Otwierać! I co? Żyje? Żyje! Nie jestem mściwy! Na kolana, to może okaże wam łaskę! No i utknęliśmy. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę. A tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. Wracamy do namiotu? W obozie jest teraz pusto i przyjemnie, a ja mam już dość. Aha, królewskie oddziały specjalne. Chcemy go zobaczyć! Podważasz moje słowa, psie! Otwierać natychmiast! No. Cóż. Elitarne wojska, psiamać. O, Vernon Roche. Zwykły skurwysyn. Panie? Vernon Roche! Raport, Roche. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i rabują. Lavalettowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękna jak zawsze. Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie, gdzie są? W klasztorze. Ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. O, czyżby to smok? Przez most! Chronić króla! Kurdycie! Chronić króla! Pod kurdycie! Oddałbym dwa palce za kuszę wałową! A jednak smok! Nie wierzę, że prawdziwy smok! Mieli rację. Panie się zaszczycaj! To nie takie proste! Bydle spali mi armię! Wiedźminie, jak walczyć z czymś takim? Grycie! Smok! Pod kurdycie! Musimy się przebić do miasta. Tam mamy większe szanse. To prawda, że wiedźmini nie polują na smoki? Prawda. Ten smok chyba o tym nie słyszał. Co on zrobić? Skoczyć na niego z mieczem? Nie mam pojęcia. Brama! Dostali się pod bramę! Dobra. Trochę nas popalił smoczek. Spierczył, ale żyjemy. Cofnijcie się! Otworzę bramę! Szybko! Jak tak dalej pójdzie, to smok mnie... sobie radę. Zamorduję wręcz. Nie wytrzymam tam! Chris! Co jest? Most płonie! Szybko tędy! Aha, bo ja miałem biec z takiej kamery, dobra. Nie strzeliłem, bo myślałem, że to cutscenka trwa, nie?
cholera. Co on tak się na nas uwziął, kurde. A, dobra. To dobrze, że go sprowokowali. Problem w tym teraz, żeby tam doskoczyć będzie. O nie, chyba. Chędożony smok. Się udało. Mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepłoszyć. Mniejsza o smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? Ha! A gadali, że pod mury nie podejdziemy. Pół dnia i miasto zdobyte. Meldować. Walki o zamek trwają. Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Fen przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie. Chyba, że za tydzień. Próbować siekierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan, co z nim? Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, Fen. Wiedźminie. Wasza wysokość. Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała Wyzima będzie ci zazdrościć. Żołnierze Lavaletów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. Może Roż wyciągnie coś od tego kapłana. To duże miasto. Potrzebuje wskazówki. Liczę na niego, ale czas nagli. Rozejrzyj się po okolicy. To może być tunel albo jakiś przekop. Mogli założyć tam pułapki. Jesteś znacznie lepszy od reszty moich ludzi. Najbardziej się do tego nadajesz. Ruszam. Dobra. Liczę na ciebie. Co z tymi toporami? Ruszcie życie! Okej. Gdzie by tu zacząć poszukiwania? Bogowie pomocy! Co jest? Co zrobiliście? Morda! Teraz wszyscy pomocy! Zapłacicie podatek na rzecz wojska. To są bezbronni ludzie. Idź stąd i nie mieszaj się. Lepiej się stąd wynoście. Smok zaraz spali tu wszystko. Patrz, jaki opiekuńczy. Dobra, idziemy stąd. Jeszcze się zdążymy nachapać. Wychodzimy. Panie, dziękujemy ci. Dziękujemy. Bądźcie ostrożni. Następnym razem możecie mieć mniej szczęścia. Ukryjcie się gdzieś. Muszę znaleźć moją żonę. Widziałem, jak pędzili ją razem z innymi, jak bydło. Powodzenia. Nie no, tutaj nie ma co pozwalać. To nieważne, czyj żołnierz, ale jak popełnia takie błędy, no to nie ma zmiłuj. To jakieś przejście może, coś ten... No raczej ciężko. Co z wami zrobić? O! No tutaj? Dobra, mamy coś. Idziemy w dobrą stronę powoli, ale dalej może być cienko. O kuźwa mać. No. To mamy. Żołnierzów. Dobra. Pierwsza trójka zabita. Zejdźmy do studni. To brzmi jak... Jakby to miało mieć potencjał. Na dostanie się tajnym przejściem. Możemy kota wypić, no ale wszystko widać. Okej, okay, trup pojady. Nie dziwne, że się nazbierały. Dobra, udało się jednak zniszczyć ardem. O, utopiec. Mamy drabinę, więc zdaje się, że już jesteśmy prawie że na miejscu. Czy nie? Jakaś wieża. Skojatel. Co oni tu? Co tu robią elfy? Chcieli zaopatrzyć się w pancerz, który tutaj mi bronią. Które są... O kuźwa, mać się tupcyłem. Czyli ten miecz muszę zmienić. Yeah! Yeah! Yeah!
obraz pamięci. Z innymi oczami, tak. Wchodzimy jakimś kuźwa. Laskiem? Ciulby, gdzie jesteśmy, szczerze? Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Kolejni żołnierze. A to może już być okolica świątyni, skoro jest taka roślina. To by pasowało go. Do świątyni rzeczywiście. Pobici wszyscy. Czy już się dostaniemy do tej świątyni? Zobaczymy. Kolejni żołnierze zabici. A, bo już się dostaliśmy tutaj, gdzie robią tamci. Oj. Kuźwa mać, ty. No ciężko jest, ciężko. Dobra, mamy go spalony. Mogę wam jakoś otworzyć, ciulwi? O, jakiś rozkaże dla żołnierzy mamy. Do wszystkich dowódców oddziałów. Nakazuje się niezwłocznie wycofanie wszystkich drużyn i obronę dróg prowadzących do świątyni. Bronione pozycje należy utrzymać za wszelką cenę. Śmierć tyranowi. Coś w skrzyni ciekawego. Znoszone rękawice. W sumie mogę założyć, czy... Rękawice zielarza, czy te znoszone, one mają plus 5% na krwawienie, plus 1. Dobra, to nie. O, i mamy tu zbroję kruka. Tylko ona jest gorsza od niebieskich pasów. Nie, no nie. Nie jest wcale. Rozumiem, że na czas walki, no to wypada, żebym był w temerskich barwach. No dobra. Przeżyję jakoś. Co tam, Foltes, słychać w ciebie? Otworzone jest... Czekajcie, to sobie w sumie rozdam punkty. Bohater... I to jest tak, mamy drugi poziom, jeden talent, zablokowany i tylko w trening możemy iść, no to... Dobra, to zacznijmy może od żywotności, bo to nam się przyda niejednokrotnie. Patrząc na to, jak szybko zdycham, to będzie to przydatna umiejętność. Co tam powiem? Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym wiedźminem na świecie i najbogatszym. Trzymam waszą wysokość za słowo. Widzisz, Vernon? Geralt dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Chcę dożyć elfy, potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! Trójka elfów, była trójka. Więc teraz... Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Benkarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Tyles. Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Jego wysokość Foltest, król Temerii. Arthur Tails, były hrabia Nesvelt. Podpisywałem twój wyrok. Tak. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Gdzie Anais i Busy? Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tails. Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest, w obecności bogów i ludzi. Busy i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tails, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy siepaczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. O. Gdzie ukryliście dzieci? W samotni. Są samotni. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Ciszej, Tails. Jesteśmy w świętym miejscu. Nigdy ci tego nie daruję, mutancie. Słyszysz mnie? No cóż, no trudno. Różne jakoś rzeczy mogą będę musiał żyć. Nie tak w czasie szturmu. Ale smog był kroplą, która przegięła pałę goryczy. Przelała. Co przelała?
O goryczy, czarę. Geralt, ty się znasz. Da radę wytresować smoka? Pierwsze słyszę. To dlaczego gadzina zjada tylko moich ludzi? Miejmy nadzieję, że Marigold udało się teleportować. No. Na pewno sobie poradziła. Jeśli zginęła, trzeba będzie znaleźć nowego doradcę. Zamknij się, Roż. Spójrz prawdzie w oczy. Smok mógł ją... Smok będzie za chwilę twoim najmniejszym zmartwieniem. Dosyć! Zamknąć gęby, obaj! Smok wrócił! O cholera. Nie wiedziałem, że tutaj coś takiego jak Quick Time Event będzie. Nie wczytuję, kończę grę. To koniec w tym odcinku, to na tyle, tak? Koniec serii, skończyliśmy grę. Alternatywne zakończenie, Geralt umarł. Dzięki za to, że byliście. Nie no, żartuję. Smok wrócił! Nie mogę! Co jest, myślałem, że... Vernon umrze. Kuźba, ale to jest tak do dupy sterowanie, powiem wam. Kurza mnie strasznie to, bo to jest strasznie do... Słabo zrobione. Musimy uciekać. No kuźba, ale widzicie jak to szybko się pojawia i tu nie ma czasu reakcji w ogóle żadnego. Dobra, no udało się, chyba. Musieliśmy wyjątkowo smoka delikatnie zranić. Znowu ocaliłeś mi życie. Możesz prosić o co tylko chcesz, Wiedźminie. Oczywiście w granicach rozsądku. Opuszczam dwór, panie. Pragnąłbym, żeby Triss Merigold mogła odejść ze mną, jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś. Zadurzyła się w tobie po uszy. Okay. I to są dzieci Feltesta? Znaczy, no, nie dzieci, tylko królewskie. Czy nie? O kuźba, ja wiem, co tu będzie. Kto idzie? Król Foltest! Przyszedłem po moje oj. Dzieci. Oj. Znam tą scenę niestety. Geralt, poczekaj. Mógłbyś je wystraszyć. Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. Idź, Busy. To nie jest mój ojciec. Ale to wciąż twój król, chłopcze. Biją na triumf. Twierdza padła, miasto zdobyte. Panie, czas podziękować praojcu i matce stworzycielce za zwycięstwo. Chwila, ślepcze. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem. A królowie nie płaczą. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Busti musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Anais... Pomóż bratu.
Aj. Panie, modlitwa. To są królewskie dzieci. Mają twoje oczy, panie. No i mamy chyba śmierć Foltesta przed nami. Tym razem możemy nie zdążyć. A co zrobi oponent? No, ujawni się nam całkowicie. I ucieknie. I tak oto główny antagonista, Leto, ucieka przed nami. Samotni. Po wygranym szturmie, ale też po zabiciu króla Foltesta. No kurde. Plus jest taki, że do tego momentu wiedziałem, co się stanie, a dalej już nie wiem. Niezręczna sytuacja, ale to tamta córka może Anais powiedzieć, że widziała, jak to tamten drugi mordował. No cóż. Chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii, został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą cię. To może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. A gdyby ktoś poświadczył za mnie? A masz świadka? Miałem na myśli Triss. Gdyby nie była twoją kochanką, kto wie, ale jest. I wszyscy o tym wiedzą. Co z nią? Nic jej nie jest. Z tego co wiem, została zaproszona na posiedzenie Rady Regencyjnej. Jak sytuacja w Temerii? Zebrała się Rada Regencyjna, która ma zaprowadzić porządek. A to oznacza trzy rzeczy. Zapanuje całkowity burdel, w mieście zabraknie wina, a miejscowe dziwki obłowią się jak nigdy. Triss bierze udział w obradach? Owszem. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że nie jest już potrzebna. Skąd wiesz? Jestem od tego, żeby wiedzieć. Chcą mieć królestwo bez czarodziejki? Na razie mają królestwo bez króla. Więc wykorzystają każdą okazję, żeby jej się pozbyć. To kto będzie rządził? Głównymi pretendentami są hrabia Maravel i baron Kimbolt. To oni teraz władają zamkiem Lavaletów. Są jeszcze bękarty Foltesta. Tak. W ich żyłach płynie królewska krew. I to one, a nie jacyś szlachetkowie mają prawo do tronu. Foltest dużo o tobie opowiadał. Gdyby nie on, byłbym włóczęgą albo pijakiem. Powiedziałbym, że Foltest zrobił dla mnie więcej niż ojciec. A mój ojciec nie zrobił dla mnie nic. Nawet go nie poznałem.
Co? Dlatego nie spocznę, dopóki morderca nie zostanie ukarany. Co ty tak właściwie robisz, Rosz? Wykonuję rozkazy, których inni nie potrafią wykonać. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Aha. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem Skojater. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Zapolowałbym na tego królobójcę. Wiesz, gdzie go szukać? Skojatel pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea. Maski w niebieskie pasy. Komando Jorweta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Daj mi pić. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wes! Przynieś nam coś do picia. Rozumiem, że ucieknę. Formalnie. No, nie można było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w twoich rękach. Dziękuję. Się napoiliśmy. Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łap Skojatel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Dotyczące śmierci króla? Śmierci Geralta. O. Raport dotyczy wydarzeń sprzed 5 lat. No tak. Sobie coś przypomnimy? Co się wtedy wydarzyło? Rivia. Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nieludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 nieludzi, w tym wiedźmin Geralt z Rivii, pchnięty w pierś widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług wysokości 3 koron w lokalnej karczmie. Ratując wiedźmina, ginie też Yennefer z Wengerbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Ciri. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Rivia. Yennefer. Co się z tobą dzieje? Widziałem to. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to. Sam koniec. Wes! Skończyłem. Skuj go. Czyżby Yennefer miała się pojawić w tej części? Czy... Daj mi klucz. Czy jak? To będzie? O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za 5 minut. Zjedz coś. Przyda ci się. Wiemy sporo rzeczy już całkiem późno. No. Wciul wręcz. Nie wiem, co mogę powiedzieć nawet. Jeszcze wczoraj na rękach go nosili. Jak bohatyra. Nie dziwota. Sam widziałem, jak 20 ludzi trupem położył. To prawda. Zasuwał po murach i nie było widać, gdzie ma miecz, tak nim wywijał. A jak bestia nadleciała, to myślał, że go na strzępy rozerwie. Poczekaj, jutro będą z niego skórę pasami drzeć. Ale słuchajcie, to będzie koniec. Do zobaczenia w następnym, który pojawi się za 2 dni najprawdopodobniej, chyba że jakąś inną serię nagle wydupcę, ale raczej chyba nie. Do zobaczenia, miłego dzionka, miłego wieczorka. Cześć!